Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementów diety Immunobon i Apibon, wspomagających odporność organizmu. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj na statku narciarskim. Nie zbieramy tutaj ziół, bo zioła oczywiście nie rosną na śniegu. Powiemy Państwu dzisiaj, jakie ćwiczenia stosować, jakie zioła i naturalne produkty używać, aby nie uszkodzić sobie chrząstek stawowych i aby narciarstwo było dla nas sportem relaksacyjnym, a nie urazowym. Zachęcam wszystkich rodziców do tego, aby ucząc swoje dzieci narciarstwa, wykorzystali w tym celu fachowego instruktora, bo on nie tylko nauczy bardzo ładnie i szybko jeździć, ale przede wszystkim nauczy bezpieczeństwa, a również rozgrzewki, jaką należy przed nartami wykonać. Jak taką rozgrzewkę wykonać, powie nam właśnie taka osoba, instruktor narciarstwa z Korbielowa u stóp Pilska. Witam serdecznie. Tak jak Pan wspomniał, dobra rozgrzewka to jest bardzo istotna kwestia. Musimy na pewno zwrócić uwagę na to, żeby rozgrzać wszystkie partie mięśni. Jest to istotne, ponieważ nie samymi nogami jeździmy, całym ciałem. Często te urazy, niestety, tak jak Pan dobrze wie, dotyczą także innych partii ciała. Ważne, żeby przy rozgrzewce pamiętać o wszystkich partiach ciała. Zaprezentujemy, jak należy to wykonać. Zaczynamy od głowy. Na pewno we wszystkich płaszczyznach obszerne krążenie głową, do przodu, do tyłu, na boki. Nie zapominamy o rękach, krążenia do przodu, do tyłu oraz obie ręce do przodu i do tyłu. Ważne, żeby dobrze rozgrzać mięśnie tułowia. Tu są duże partie mięśni, które często po wysiłku później czujemy. Czyli krążenia w bok, w jedną, w drugą stronę, w rozkroku. Pamiętajmy o stretchingu. Ważne, aby ta czynność trwała minimum 10 sekund. Optymalna rozgrzewka powinna trwać przynajmniej kilka minut, tak aby czuć, że mięśnie są rozgrzane. Kwestia rozgrzewki dla małych dzieci na pewno jest troszkę inną kwestią niż rozgrzewka dla dorosłych. Musi być zabawą po prostu. Dokładnie tak. Dzieci w grupie zupełnie inaczej się zachowują, dużo chętniej wykonują taką rozgrzewkę niż z rodzicami. Także to, co Pan wspomniał, jest istotne, ponieważ z instruktorem, z osobą obcą dla dziecka, pewne rzeczy wychodzą dużo lepiej. Na pewno dzieci dużo chętniej biorą udział w zabawach, czyli dużo zabaw, jeżeli chodzi o taką rozgrzewkę. Natomiast przy dorosłych osobach też ten stretching jest bardzo istotny. Ćwiczenia, jakie widzieliśmy, są bardzo ważne dla dzieci, ale też są bardzo ważne dla osób starszych. Te starsze osoby warto też, aby suplementowały dietę produktami, które ochronią ich chrząstkę stawową przed urazem. Osoby uprawiające narciarstwo, ale też inne sporty, na przykład bieganie, powinny pamiętać o ochronie swych chrząstek stawowych, zwłaszcza kolanowych. Do tego może służyć glukozamina, naturalna substancja pozyskiwana ze skrzypaków morskich. Stymuluje ona chrząstkę do regeneracji i chroni ją przed urazami.
Siarczan glukozaminy znakomicie komponuje się z innym naturalnym produktem, czyli z hakoroślą, konkretnie z korzeniem hakorośli. Ta roślina nazywa się tajemniczo, bo ma też inne nazwy, diabelski pazur, czarci pazur. Występuje egzotycznie na pustyni Kalahari, a my używamy ją do ochrony chrząstek stawowych, dlatego że działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, ale nie tylko ludzie ją stosują, okazuje się. Hakorośl i glukozamina to znakomite połączenie w przypadku psów dużych ras, zwłaszcza labradorów. Stosowanie u nich takiego połączenia powoduje, iż mniej cierpią na stawy biodrowe. Ale pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy. Na nartach ważna jest też herbatka. Gorąca herbatka, najlepiej z sokiem malinowym. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać po intensywnym narciarskim dniu, jest odnoga biologiczna. Co to takiego? Zaraz się dowiemy. Znakomitym sposobem regeneracji po nartach jest coś, co nazywa się spa. Mało kto wie, jak ten skrót tłumaczyć. Otóż jest to łacińska sentencja sanatio per aqua, czyli odnowa przez wodę. I możemy tę odnowę dokonywać na różnorakie sposoby. Możemy pływać w basenie, byle niezbyt intensywnie. Możemy także korzystać z takich osiągnięć techniki, jakim jest kąpiel bąbelkowa, czyli jacuzzi. W takim jacuzzi doświadczamy relaksacji i ciała, i ducha. Możemy w nim rozluźnić swoje mięśnie, które zostały napięte przez jazdę na nartach, ale też doznajemy bardzo przyjemnych, emocjonalnych doznań. Można się oddać tutaj rozmyślaniom albo o niczym nie myśleć. Tak na przykład jak ja zrobię. Woda wodą, ale nic nie zastąpi sprawnych rąk fizjoterapeuty. Masaż jest jedną z najlepszych technik relaksacyjnych po nartach. Rozluźnia mięśnie, likwiduje zakwasy mięśniowe. Kwas mlekowy gromadzi się wszak w mięśniach. Także udaje się, oddaje się w sprawne i profesjonalne ręce pani fizjoterapeutki. Masaż dobrze jest stosować, ale warto też zastosować do niego olejki eteryczne. Ale też inne surowce zielarskie, jak kwiat arniki. To wszystko świetnie połączy nam olej z pestek winogron. I takim produktem możemy masować i uzyskujemy wtedy dobre efekty terapeutyczne. Ale teraz przejdziemy do kolejnej techniki, jeszcze bardziej zaawansowanej, która rozluźni nasze mięśnie. Nazywa się ona poizometryczną relaksacją mięśni. A jak ona wygląda i w jaki sposób się ją wykonuje, zaraz pani fizjoterapeutka nam to pokaże. Czasami narciarstwo kończy się złamaniem kości i wtedy musimy zastanowić się nad tym, czy są jakieś surowce naturalne, poprawiające wzrost kostny. Otóż okazuje się, że tak. Jest taka substancja, wycieka ona z gór, w górach Tien Shan i Himalajach, nazywa się mumio. Ta substancja ma kolor czarny, 200 mg tej substancji stosowane do ustnie przyspiesza wzrost kostny nawet o 16-17 dni. Kończąc, zachęcam Państwa do aktywności fizycznej na nartach, na świeżym powietrzu. Pamiętajcie Państwo o rozgrzewce, pamiętajcie Państwo o tym, żeby nauczyć narciarstwo instruktora. Pamiętajcie, że jeśli starsi jesteście, o suplementacji diety glukozaminą, korzeniem hakorośli. No i pamiętajcie też o tym, żeby po takim intensywnym wysiłku skorzystać ze SPA, czyli sanatio per aqua.
Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.